Cześć, w tym materiale wrócimy do pewnego iPhone'a 7, który nie został dokończony na live, ponieważ mała szlifiereczka, która miała pomóc z wycięciem ekranu, żeby umożliwić dostanie się do elementów, które zostały uszkodzone, skorodowane i tak dalej, poległa. Nie udało się jej naprawić, w sensie zabrakło potrzebnych części. Naładowałem baterię, naładowałem akumulator, frezarka funkcjonuje. Będzie można wyciąć ten kawał blachy i to właśnie czynimy. Zapraszam do oglądania. To jest nasze urządzenie, to jest nasza płyta. Ja z tą płytą już walczyłem trochę. Udało się ustalić, że zalanie miało tutaj miejsce, jakaś korozja. Tutaj wpłynęła ciecz, kilka elementów usunąłem, niestety zwarcie jest nadal. Teraz są dwie drogi, żeby się dostać do tego. Można by rozlutować cały ten ekran, co jest po prostu groźne i niebezpieczne dla elementów, które są tutaj w tej całej okolicy płyty głównej. Z tej strony są elementy od toru radiowego, jest ogólnie dużo rzeczy. I rozlut takiego ekranu jest dużym problemem. Z moim doświadczeniem nie warto tego robić. Lepiej, bezpieczniej dla całości konstrukcji jest wyciąć kawałek tego ekranu i dostać się do tego kłopotliwego miejsca. Idziemy pod mikroskop, ustawiamy płytę i wycinamy. Nasze elementy znajdują się w tym miejscu. Jak widać, już kilka elementów zostało usunięte. Ogólnie ciąć mniej więcej będziemy tutaj albo w tym miejscu i cały fragment usunę. Zobaczymy, jak zaraz to wyniknie. To jest nasza frezareczka. Chyba jednak usunę większy fragment, chociaż obawiam się trochę, bo tutaj, w tym miejscu, jest delikatny element. Musiałbym ciąć mniej więcej tutaj, mógłbym skruszyć ten element. Z drugiej strony, kto nie ryzykuje, ten nie żyje. Teraz, jak widzimy, prawie mi się udało trafić dobrze, niestety nie do końca. Cięcie wyszło na lutowiu, jakby tutaj wyszło dosłownie pół milimetra obok. Wystarczyłoby ruszyć tylko tutaj ten lut i byłoby git. Mało miejsca zostało. Nie będę ryzykował.
ewidentnie widać tutaj sporą korozję. Niestety problem jest duży, bo korozja zjadła laminat w głąb. Co chyba dość dobrze widać tutaj, że te wyjedzone pady sięgają głęboko. Sporo zwęglonego laminatu. Pęknięty kondensator właśnie tutaj odpadł. Widzicie, rozłupał się. Pady z jednej strony są praktycznie wyjedzone. W sensie nie ma tu w ogóle lutowia, te kondensatory odpadały, ale ten jeden tutaj pękł, może był zwarty. I za chwilę zobaczymy, czy zwarcie ustało. W tej linii będzie duży problem, ponieważ nie ma do czego się przylutować praktycznie. Wszystko tu zostało zjedzone. Jedyne co jest tutaj w dobrej kondycji to pady, tak zwane masowe, pola masowe. Pozdro dla wielkiego elektronika. Pola masowe są ok. Troszkę tu wyczyścimy bajzel, który się zrobił przy szlifowaniu. Taki kawałeczek ekranu został odcięty i został zrobiony tam porządek z tymi uszkodzonymi elementami, ale zobaczymy, czy to w ogóle przyniesie pożądany efekt. Podłączam przewody zasilające. Uruchamiam zasilacz i zaraz zobaczymy, czy zwarcie będzie, czy nie będzie zwarcia. Nie ma zwarcia. Jest progres. A czy sam telefon się uruchomi? W sensie on się wcześniej uruchamiał jak najbardziej. Tamto zwarcie w pewnym momencie było dość niskie, ale permanentnie drenowało baterię. Potem po moich działaniach zrobiło się kompletne zwarcie, a po jakimś czasie przy kolejnej zabawie zwarcie, poziom zwarcia wrócił do pierwotnego poziomu kilkunastu miliamper. Telefon niestety już jest dość, powiedzmy, wiekową konstrukcją, więc nie ma tutaj zbytnio mowy o tym, żeby to wszystko doprowadzać do stanu idealnego. To jest zbyt drogie, ale trzeba zrobić minimum albo maksimum w tej cenie, którą tutaj mamy do podjęcia działania, żeby z telefonu można było dalej korzystać. Prąd startowy w normie. Jest obraz.